Kiedy kobieta zauważyła małą dziewczynkę kradzącą w jej sklepie, poszła za nią w nadziei, że dowie się, dokąd idzie. Ale to, co odkryła, złamało jej serce i sprawiło, że natychmiast zalała się łzami. Kimberly Korn była właścicielką swojego sklepu spożywczego od wielu, wielu lat. Ludzie przychodzili i wychodzili, kupując wszystko, czego potrzebowali, a przez lata poznała wielu z nich. Rozpoznawała prawie każdego, kto odwiedził jej sklep. I dlatego coś przykuło jej uwagę. Pewnego dnia rano była zajęta uzupełnianiem półek, kiedy zauważyła małą dziewczynkę na końcu alejki. Aż do tego tygodnia nigdy wcześniej nie widziała tej dziewczynki, ale każdego dnia przez ostatnie kilka dni ta mała pojawiała się o tej samej porze. Zabierała resztki z kosza charytatywnego z przodu sklepu, a następnie uciekała po zebraniu tyle, ile mogła unieść. Na początku Kimberly zastanawiała się, czy dziewczynka jest z kimś, może z matką lub ojcem, ale im więcej ją widziała, tym bardziej oczywiste było, że była sama. Co dziwne, dziewczynka zawsze dobrze była ubrana. Nie wyglądała na kogoś, kto powinien zbierać jedzenie z kosza charytatywnego. Dlatego Kimberly pewnego dnia postanowiła pójść za nią, zapytać, czemu bierze jedzenie, skoro inni mogą go bardziej potrzebować. Właścicielka sklepu powoli podeszła do dziewczynki. Uśmiechnęła się, mówiąc: witaj, nazywam się Kimberly. Zauważyłam, że często tu przychodzisz. Jak masz na imię? Dziecko wyglądało na przerażone. Jej twarz zrobiła się jasno-czerwona, jakby przyłapano ją na robieniu czegoś strasznego. Po kilku sekundach udało jej się odezwać, pytając, czy to w porządku, że wzięła trochę jedzenia z kosza charytatywnego. Kimberly uśmiechnęła się do niej, po czym powiedziała: oczywiście, że możesz, kochanie. Ale zanim zdążyła wypowiedzieć więcej słów z ust, mała dziewczynka odwróciła się i zabrała się do pracy, wypełniając swoją torbę różnymi rzeczami. Wewnątrz kosza charytatywnego znalazła się torba. Kimberly zmarszczyła brwi, po czym zadała proste pytanie: wiesz, jeśli potrzebujesz pomocy, możesz zapytać mnie. Czy jesteś sama w domu? Gdzie jest tata i mama? Ale dziewczynka zdawała jej się nie słyszeć, a przynajmniej udawała, że nie słyszy. Kimberly tylko patrzyła, jak dziewczynka wkłada do toreb coraz więcej jedzenia. Gdy były już pełne, dziewczynka odwróciła się do Kimberly, po czym powiedziała po prostu: przepraszam, po czym szybko odbiegła w dół ulicy. W całej tej sytuacji było coś bardzo dziwnego, dlatego Kimberly postanowiła mieć oko na tę dziewczynkę, jeśli kiedykolwiek wróci. Rzeczywiście następnego dnia znów była przy koszu, zbierając resztki. Kimberly wiedziała, że nadszedł czas, by zbadać sprawę nieco dokładniej, więc wyglądała na zajętą, czekając, aż dziewczynka skończy zbierać jedzenie. Gdy dziewczynka odwróciła się, by odejść, Kimberly po cichu poprosiła swoją koleżankę, by ją obserwowała. Po chwili wyszła ze sklepu i poszła za dziewczynką. Wsiadła do samochodu i podążała za dziewczynką z bezpiecznej odległości. Nie chciała wzbudzić żadnych podejrzeń, ani dać jej znać, że ją śledzi. Mała dziewczynka przechadzała się ulicami, widząc torbę z rzeczami, które właśnie zabrała ze sklepu. Na pewno nie była z kimś. Nikt nie zwracał na nią uwagi. W końcu skręciła w uliczkę. Kimberly szybko zaparkowała samochód i wysiadła. Śledząc ją z daleka, zauważyła dziewczynkę nieco dalej, skręcającą w ciemniejszą i jeszcze węższą uliczkę. To było bardzo dziwne. Kimberly czuła się dziwnie i zaniepokojona. W końcu dziewczynka wyszła. Wyglądało to na bardzo paskudną i niebezpieczną część miasta. Następnie przeszła przez małe pole, prawie znikając w długiej i zaniedbanej trawie. Ale z bezpiecznej odległości Kimberly widziała, jak dociera do domu, a raczej garażu. Drzwi otworzyły się. Kimberly wytężyła wzrok, by zobaczyć, co jest w środku. Okazało się, że był tam mały chłopiec, który wyglądał nawet młodziej niż dziewczynka, i mały pies, który wcale nie wyglądał na zdrowego. Nagle dziewczynka obróciła się i zobaczyła Kimberly. Gdy zamknęła garaż, Kimberly powiedziała im, że nie była tam, by ich skrzywdzić, i że była tam tylko po to, by pomóc. Dlatego czekała, aż wyjdzie. Mogę wejść do środka? Nastąpiła długa pauza, zanim dziewczynka w końcu się odezwała, mówiąc, że nie. Nie wejdziesz. Zadzwonisz na policję. Proszę, idź, Kimberly. Zapewniła dzieci, że nie wezwie policji. Po kolejnych kilku chwilach ciszy,
Drzwi ponownie powoli się otworzyły. Tym razem stała tam mała dziewczynka, mały chłopiec i pies. Mała dziewczynka spojrzała przez ramię, a w jej młodych, niewinnych oczach zaczęły płynąć łzy. Proszę, nie zabieraj ich. Jestem starszą siostrą Jasona. Mama kazała się nim opiekować. Mam na imię Stacy. Mamy też psa. Wabi się Timmy. Kimberly zapytała, dlaczego są w garażu. Czy nie mieliście domu? Odpowiedź Stacy zaczęła wszystko wyjaśniać. Dziewczynka zaczęła mówić, że mama i tata poszli do aniołów, więc uciekli z domu i przyszli tutaj. Pani Green powiedziała, że mama i tata zginęli w pożarze. Policja nas złapie i wyśle do nowego miejsca, a my nie chcemy. To stało się 2 tygodnie temu. Bawiliśmy się na dworze, a potem w naszym domu pojawił się wóz strażacki. Mama i tata zostali zabrani do szpitala, ale nigdy nie wrócili. Kimberly czuła się okropnie z powodu tych dzieci. Nie mogła jednak tak po prostu zostawić tych dzieci. Kazała im iść za sobą, obiecując, że zaopiekuje się nimi i zabierze psa do weterynarza. Stacy zdawała się ufać Kimberly. Powoli skinęła głową, zgadzając się przyjść tylko wtedy, gdy nie zostanie rozdzielona z Jasonem i Timmym. Powoli, ale pewnie, Jason wyłonił się z ciemnego kąta garażu, trzymając słabo wyglądającego psa. Kimberly zabrała ich prosto do domu, gdzie czekał jej zszokowany mąż Josh. Josh zasugerował, by zadzwonić na policję. Kimberly obiecała im, że tego nie zrobi, więc się nie zgodziła. Przez następne 2 tygodnie przeszukiwała gazety i lokalne grupy internetowe, aby sprawdzić, czy ktoś szuka tych dzieci. Niestety wydawało się, że nikt ich nie szukał i nikt nimi się nie interesował. Pani Green, o której mówiła Stacy, była starszą sąsiadką. Nie mogła się nimi opiekować. Kimberly i Josh utknęli. Nigdy tak naprawdę nie chcieli mieć dzieci, ale wszechświat chciał im zapewnić rodzinę. Postanowili adoptować tę dwójkę. Dziś ta czwórka, wraz z psem, jest bardzo szczęśliwą rodziną. Adopcja Jasona i Stacy była najlepszą decyzją w ich życiu. Są dla nich najważniejszymi osobami na świecie. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała. Słyszymy się wkrótce w następnej. Do usłyszenia.